Chodź tędy. Powoli. Jestem za tobą. Tylko ostrożnie. Nic mi nie jest. Trzymam się. Spotkamy się na górze. Hej. Cześć. Niniejszym rozpoczynamy obchód po domu Avery'ego. Tak, widzę. Miej oczy szeroko otwarte. Kolejne armaty. Zupełnie jak u Tiu. Trucizna jest potężniejsza od armat. Co? No wiesz. No bo w końcu otruł. To było kiepskie. Wybacz. Tak, dość marne. Słowo dnia? Ostentacja. Dlaczego nie zabił Tiu? Bo był jego prawą ręką? Tak, właśnie tak było. Wyobrażasz sobie, jak to jest pracować dla psychopaty? Jak w mojej pierwszej pracy. Masz na myśli swojego producenta? Nie, kierownika z Macho Nacho. Pracowałaś w Macho Nacho? Dorabiałam sobie w liceum. Nosiłaś sombrero? W każdym razie, mój szef był psychopatą. Był kierownikiem Macho Nacho. Nie przeginaj, dobra? Patrz, zabarykadowali wejście. I zostawili za sobą mnóstwo śladów. Sprawdźmy, dokąd poszli. No i jedziemy. Gdzie się podzieli wszyscy najemnicy? Podejrzana sprawa. Przecież powinni już tu być. Zupełnie jakby wyparowani. Chyba nie sądzisz, że są duchami piratów. Nawet tak nie żartuj, okej? Elena, zobacz. Ślady prowadzą do środka.
Niech to zabarykadowane. Po co się odgrodzili? Nie mów, że... Co się znaleźli? Pomóż mi to otworzyć. Dobra. Cholera! Szalaj! Nate!
Dalej, brachu! Pokaż pójdźkę! Znalazłem go! Wpadliśmy prosto w ich sidła. Tak. Otwórzmy te drzwi. Sprawdźmy, co chcieli ukryć. Okej, spróbujmy. Gotowa? Moi wierni słudzy, na nasz piękny raj padł cień, wobec czego musimy bronić jego bogactw. Zdradliwy Tiu zna nasze tajemnice, musimy działać szybko. Zniszczcie Tamę, oczyśćcie New Devon. Aha. Aha. I zanieście skarb na statek przez tajne przejście. Tiu i Avery się poróżnili. Dziwisz się? O, już nie. Proszę. Dzięki. Poszukajmy tego przejścia. Nie widzę więcej śladów. Okej, a więc dokąd poszli? Przeniknęli przez ścianę? Rozejrzyjmy się. Zapalniczka sama. Upuścił ją? Tak, celowo. To, czego szukamy, jest gdzieś w pobliżu. Na pewno jest stąd jakieś wyjście. Może to tajne przejście Avery'ego. Gdzie jest przełącznik? Niesamowite. Co? Co tam masz? To jest brytyjski list gończy wysłany za Avery'im. Najwyraźniej był dumny, że ścigał go cały świat. Nate? Tak? Masz coś? Chyba tak. Wow. Dobrze, że rozgryźli to za nas. Jak to zrobiłaś? Na miejscu Libertalii znalazłam zakrwawiony odcisk palca i wcisnęłam. Dobra robota. Czyli Avery chciał przenieść skarb na statek. Tak. Myślisz, że skarb jest jeszcze na wyspie? Myślę, że to już nie ma znaczenia. No i jesteśmy. Ostrożnie, Nate.
uważaj na głowę. Tak. O. Zdaje się, że Avery zbudował sobie schronik. Tak, ciekawe, gdzie to prowadzi. Zaraz się przekonamy. To miejsce nie wygląda solidnie. Tak. Patrz, świeże ślady. Na pewno szli tędy. Sporo tu tych śladów. Nie śpieszmy się. Zawalone. Dobra. Co to za hałas? No, pewnie ludzie na Din mają słabość do podkładania dynamitu. Trzeba być idiotą, żeby zrobić to tutaj. No, mądrzy to oni nie są. Ej, 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 czekaj. To jakiś rodzaj pułapki? Tak. Samowi i reszcie udało się jakoś przejść. Spróbujmy pójść ich śladem. Nie! Nie byłoby tak źle, gdyby nie to skrzypienie. Po prostu nie idź tam, gdzie nie idą ślady. Że co? Wolę się teraz skupić na tym, żeby nie wylecieć w powietrze. I relaksu. Elena, spójrz. Ślady kończą się tutaj. Przejście zawaliło się pewnie tuż za nimi. Hej, chodź. Spróbujmy to usunąć, dobra? Dobra. Znajdziemy inne przejście. Nie rób mi tego! Cholera. No dalej! Cholera. Hej, masz jeszcze zapalniczkę sama? Tak, dobra myśl. Zapal się. Dawaj, dawaj, dawaj! No oczywiście, nic nie zostawił. Niech go szlak na łodzi kopcił jak smok. Bez nerwów. Mam jakieś zapałki. Serio? Jasne. Mówisz, masz. Sorry. Sekundę. No, cześć. Tutaj! Moja głowa. Dzięki, dobrze się przygotowałaś. Ktoś musiał. Chodź, poszukajmy przejścia. Ale tu romantycznie, co? Masz dziwne pojęcie o romantyzmie. Tu się nie mylisz. Ej, to wygląda obiecująco. Podsadzić się? Tak. Chodź. Okej, no dawaj.
Chodź na górę. Okej. Dzięki. Uważaj na głowę. Tak. Ostrożnie. Wow. Co to ma być? To dość upiorne. Ręce, które mnie okradły. Wow, Avery nawet nie udawał, że mu nie odbiło. Nie podoba mi się tu. Mnie też. Chodźmy stąd. O, zobacz, Avery zostawił dla nas szubienicę. Szubienicę. Co? Mówi się szubienicę. Jesteś pewna? Tak. Cóż, nikt nie lubi mądrali. Szubienicę. Zaraz czy to... Żyjesz? Tak, chyba tak. Co to było? Pułapka. Avery zdecydowanie nie życzył sobie gości. Okej, patrz pod nogi. Ja? Co ty na to nadepnąłeś? Dobra, więc patrz pod moje nogi. Kurde! Jasna cholera. Wszystko okej? Tak, jak na razie tak. Może lepiej zachowam dystans. Tak. Żyjesz? Dobra. Cóż, teraz wiemy, co wywołało tamtą eksplozję. Nic dziwnego, że tyle tutaj zawalonych przejść. Hej, Nate. Znalazłam skrót. Skąd wiesz, że to skrót? Usiłuję zachować optymizm. Jezu. Avery ozdobił mi tę komnatę. Kolejny... O nie, kolejny... Cholera! Ta! Ale tędy już nie przejdziemy. Świetnie. Nie wybuchajcie, dobra? Bądź ostrożny. Jezu! Chyba o coś prosiłem. To To na pewno nie jest zdrowe dla płuc. Nate, wszystko w porządku? Dobrze, dobrze. Żałuję, że nie mam stoperów. Nie mówię za głośno? Nate, ostrożnie. Wiem. Avery zamienił się w Egipcjanina. Tyle, że mumifikacja nie była, jakby to powiedzieć, dobrowolna. No, wróciliśmy na szlak. Ślady prowadzą tutaj. Przygotuj się na walkę. Zawsze jestem gotowa. Teraz to jakaś aluzja do mnie? Nie, możesz się uspokoić? Może sama się uspokój. Ci tutaj najwyraźniej nie uważali. Ani śladu po sobie. Znajdziemy.
Czas tu wszystkich pogrzebać! Doceniłem wybuchające mumie Avery'ego. Usta, które źle o mnie mówiły. Nie chciałbym zobaczyć jego choinki. Nie wiem, dlaczego myślałam. Musimy iść inną drogą niż pozostali. Okej, zobaczmy, czy uda się podgonić. Witam panią. Cześć. Więc korytarze się łączą. Najwyraźniej.